Witaj. Kolejne pytanie graniczne. Bez niektórych rzeczy życie traci sens, a przynajmniej smak. Są rzeczy małe i są rzeczy duże. Ja na przykład nie wyobrażam sobie dobrego funkcjonowania bez cebuli i pomidorów. Te dwa warzywa są dla mnie tak istotne w codziennym menu, że czułbym się bardzo ubogo, nie mogąc ich jeść praktycznie codziennie. Ale są też rzeczy ważniejsze, jak przyjaźń, jak relacje z dziećmi, albo jak ulubiona praca. Dzięki czemu twoje życie ma smak i ma sens.